Już nagrywasz? Tak, już nagrywam. Cześć, Urbeksowicze. Powiedz, dlaczego jeszcze nie weszliśmy. Powiedz. No bo powiedz. Bo się przygotowuję. No właśnie. Ja bym chciał jak w amerykańskim reklamie. Poczekaj to. Cześć. Nie wiedziałem, że was tutaj zastanę. Zastanawiacie się pewnie, co robimy. Dziwna My też. Urbex. Po raz kolejny. Bierzecie. Jeśli chcecie, możecie zajrzeć tam z nami, tylko nie zapomnijcie zostawić komentarza i lajka. Dzisiaj zabieramy was w bardzo specyficzne miejsce, mianowicie jest to świniarnia. Dlatego też zabrałem ze sobą Adriana. To był chyba budynek biurowy, pierwszy, do którego sobie wejdziemy. Jest dosyć zniszczony, ale na pewno w środku jest pełno artefaktów. Cała w ogóle ta okolica jest potężna, więc na pewno podzielimy to na kilka odcinków lub kilkanaście, zależy ile nam starczy baterii. Tutaj mamy, zobaczcie, jakieś odznaczenia, cokolwiek one znaczyły. Mamy, patrzcie, wejście do piwnicy, ale my wchodzimy do góry. Wejdziemy do piwnicy? Oczywiście, że tak. Ja zawsze z tobą wejdę do piwnicy. Mam nadzieję, że są tam małe pieski. Chciałbym, żeby tym razem były. Czemu? Ostatnim razem, jak mi ktoś powiedział, że będą małe pieski, to wcale nie było małych piesków, więc może chociaż tym razem. Ktoś cię szukał. Uwaga. Bo idzie łamaga. No i patrzcie, mamy korytarz. Na lewo już szafki metalowe, chyba metalowe. Pozostałości ktoś tutaj. No i nie metalowe. Musiałeś to zrobić? Musiałeś wszystkim pokazać, że się nie znam? Mistrz burzenia wszystkiego. Zobaczcie, tutaj mamy, po prostu jest pełno pomieszczeń. To była taka kanciapka, w której robotnicy, czy tam pracownicy tej świniarni się przebierali. Mamy pierwszą tabliczkę znamionową, to jest szafa internatowa, słuchaj. Spółdzielnia inwalidów. Mogilno. A tutaj u góry jest, zobacz, kompot. Czy to jest szafa internetowa, czy internetowa? Zobaczymy, zerkniemy, czy w ogóle coś tutaj jest w środku ciekawego. Z tego, co widzę, to nic ciekawego nie ma. Jest jak zwykle, są narkotyki. To jest chyba cukier, ktoś tutaj zostawił. O, jeszcze dusi mój kolega. Patrz, jak to wyglądało. Ty, tu są pozostałości jeszcze, zobacz, bo ci ludzie pewnie tu trzymali w swoich szafkach jakieś tam herbaty, cukier i tak dalej, nie? Myślisz? No, myślę, że tak. No ale dobra. No to kompot mamy... trzymali. Kompot trzymali, tak. W szafkach internetowych. Ty, zobacz to. Co? Tutaj mamy nawet taką mydelniczkę, chyba. Ach, piękna mydelniczka. No. To jest cup holder. Cup holder. A tu? Słuchaj, nic nie ma. Dobra. Lecimy dalej, słuchajcie, bo tutaj tych pomieszczeń jest sporo. Cały obiekt naprawdę jest potężny, więc niestety będziecie się zobaczyć. Tu bym nie wchodził, to jest pomieszczenie, do którego ja nie chcę wchodzić. Czekaj, zobaczę tylko ten kontakt. A czemu? O, w mordę. Co to jest? Wygląda, jakby ktoś tutaj chciał usunąć zwłoki chemią. Ty, ale naprawdę wygląda to dziwnie. Wejdziemy. Ty, mogę założyć jakąś maskę. Co to jest? Słuchajcie, mamy pełno jakichś trujących rzeczy. Ty, to jest erasept. Nie wiem, co to jest. Nie mam zielonego pojęcia, do czego to służy, ale no, mi się wydaje, że faktycznie nie ma sensu tutaj przebywać dłużej. Tak to wygląda z tej strony. I tutaj faktycznie ktoś chciał rozkładać te zwłoki, nie? A to co to jest? Metronidazol. Metronidazol. Super. Do czego to służy? Nie wiem. Rozkładanie zwłok. No właśnie. Rozkładałeś już kiedyś zwłoki? Okay. Na cztery części. Idziemy sobie, słuchajcie, korytarzem. Ło, tutaj już się zaczynają, patrzcie, pierwsze takie oznaki zniszczeń. Ale powiem ci, że ostatnio jak tutaj byłem, to było chyba więcej rzeczy. Naprawdę uważasz, że to są pierwsze oznaki zniszczeń? Wchodziliśmy tutaj, były wybite okna z zewnątrz, brawa, no, okay. Ale nie, no to są pierwsze oznaki zniszczeń. Ty, no faktycznie, ale powiem ci, że tutaj naprawdę wygląda, jakby chyba to powoli burzyli, mi się wydaje. Tak, to była jakaś łazienka, słuchajcie. A tu wisiał ten, tu wisiał na nasz. Tu wisiał boiler, tak. Mamy jeszcze
Mamy blue jeans i mamy trzepaczkę, zobaczcie. To są jeansy marki Easy. Easy jeans. Wear them easy. Classic Easy. Fajnie też. Tutaj patrz, co tu się dzieje. Okienko wydawcze. Skrzypiące drzwi. Tutaj może być to nawiedzone, słuchajcie. A to jest taki korytarz, który łączy, patrzcie, z kolejną część tego budynku. To wygląda jak normalnie jak jakaś szkoła, nie? Zobacz, jak to wygląda. Tutaj już praktycznie wszystko zawilgociałe elo ginie. Z artefaktów mamy tylko i wyłącznie taką szafę. I ty zastanawia mnie jeszcze, co to jest. Co worek to był? A faktycznie. Ja myślałem, że to w ogóle jest jakaś teczka. Tutaj w samej szafie już nic nie ma. Pustki, pustki, pustki. I tam dalej można coś jeszcze wyłożyć, człowieku. Niesamowita symbioza jakby przyrody z tym, co człowiek wytworzył rękoma. Pięknie powiedziane. Niesamowita symbioza natury z tym, co wytworzył człowiek. By Adrian. Ej, chciałbym taką kopę wynalazł. No, w sumie zajebiste. Patrz, bo u góry jeszcze są takie, zobacz, jakieś randole. PRL. Mamy jakiś stolik. I słuchajcie, mamy jakąś budę dla psa, czy co to jest? Nie wiem, może do jakiegoś królika. Wygląda dziwnie. Po prostu poduszki od taboretu położył do skrzyni. Czemu niszczysz mój świat? To nie ja. To nie ty byłeś, Ewu? To nie ja, tylko nie byłem. Dobra, lecimy dalej, słuchajcie, na lewo co my tu mamy. Patrz, tutaj jest napisane, że idziemy do prezesa. Ale patrz, jak się patrzy, patrz jaki klimat tu jest w ogóle. Czaj, jeszcze żarówki są. Można tu wrócić i powykręcać. Patrzcie, patrzcie. Jezu, ile tu jest tych pomieszczeń. Ale kurde, straszne są zniszczenia, powiem wam, że byłem tu jakiś czas temu i no było to w o wiele lepszym stanie niż teraz. Ty, tutaj mamy w ogóle jakiś co tu się dzieje, nie? Mamy jakiś łańcuch przyczepiony do tego, do sufitu. A to była jakaś chyba łazienka albo coś takiego, no bo mamy odpływ, ale nie ma zielonego. Tak, to musiała być jakaś, słuchajcie, łazienka. No i mamy tony czegoś, nie? Gdzie ty jesteś, tutaj? Tak, kąpię się. No i mamy lamperię utworzoną przez naturę, czyli zielono-żółte barwy. Znalazłeś coś ciekawego? Barwy narodowe są żółto-zielone. Faktycznie. Nie. Patrz, tutaj masz taki łańcuch, nie? Elegancki. Tak, dla Władimira. Władimir, jeśli mnie oglądasz, znalazłem coś fajnego dla ciebie. Musisz tylko wsadzić tutaj głowę i wszystkie nasze problemy się skończą. I twoje też. Twoje też. Dobra, palimy dalej. Znaczy, coś się zabrzmiało to dziwnie. Uuu, ale fajny wieszaczek, słuchajcie, elegancki. Pozostał jeszcze tutaj, mimo tego wszystkiego, co się rozwala dookoła. Ale mamy kolejne pomieszczenie, chyba jakieś biuro to było. Pozostałości po biurkach. To nawet nie wiem, co to jest. To też taka komódka była, szufladka, nie? Mhm. Komódka, no. Komódka, szufladka. Komódka, szufladka taka, no. Mamy, słuchajcie, krzesło. To ewidentnie ktoś tu przylazł i po prostu rzucił tym w okno, nie? No. Jakbyś miał zabawić się w detektywa, jakbyś się miał zabawić w detektywa, to co? Co? Co tu się wydarzyło? No. Ktoś rzucił te oknem w krzesło. Wydaje mi się, że ktoś rzucił oknem w krzesło. Że... Ty, tutaj jest napisane, że nieupoważniony wstęp z bronią. Ja jestem upoważniony. Aha, no to idziemy dalej. Ło, zobacz, ej, tutaj mamy jeszcze, patrz na to, Jeszcze zostały kwiatki. Mamy w końcu jakieś artefakty, słuchajcie. Protokół odbioru żywca. No. 92 rok. A to? Marzec 96.
Wszystko branżowy dla... informator handlowy. Patrz, wszystko dla działkowców. To jest to, co ostatnio nawet rozmawialiśmy. O, młodzież może nie wie, ale ja się nauczyłem czytać dzięki książce telefonicznej. No, babcia mnie pilnowała, jak byłem mały. Żebyś przeczytał wszystkie nazwiska, tak? Tak. We wsi. Taka u nas tradycja, lubimy donosić, więc trzeba wszystkich znać. Dziadek wymyślił w latach 60. nie wiem, o co chodzi. W każdym razie... Tak. Pseudonim Bolek. W każdym razie miałem ten, siedziałem i czytałem książkę telefoniczną i w ten sposób nauczyłem się czytać. To jest straszne, jak ja się rzeczy o tobie dowiaduję, wiesz? PSA, zobacz. Nie chcę tego widzieć. Ty, w ogóle fajnie to się komponuje z tym, co jest po tobie. Pod... Tu była świnka. To była świnka złota, namalowana w ogóle jakimiś farbkami. Jo, to są farby duże. Zobacz, tutaj mamy takie wejście główne, perelowskie, bardzo fajne. I tutaj... Ohoho! Było ostro, tu było grubo. Nie jedna świnka tutaj była. Dobra, drogie panie, teraz konkurs dla was. Napiszcie, co to jest za rozmiar. Tu patrzcie, tu mamy toaletkę. Raczej w nic... O Jezus, ale duża jest. Myślałem, zaskakuje mnie każdy z tych pomieszczeń, bo one okazują się jednak dosyć bardzo spore. No nic takiego, czyli jest klozet. Nie ma klozetu. Jest klozet. To tak trochę kocha, nie kocha, nie? Ej. Zrobi, nie zrobi. It's closed. It's not closed. To, naucz się języka z kombinatem. Bo mi się w ogóle wydaje, słuchaj, że to był prysznic po prostu. To na pewno był prysznic. Tak, to był prysznic. Podałbyś mi mydło? Nie. Nie schylam się po mydło. Dobra, lecimy dalej. Patrzcie tu. Wzdłuż tego pięknego korytarza. Naprawdę korytarz wygląda elegancko. No i najpierw, słuchajcie, wyjdziemy na prawo. Mamy kolejne jakby biuro. Jeszcze pozostała firanka. No i tutaj jest trochę więcej rzeczy, chociaż nadal nie ma tego zbyt dużo. Stare jakieś szufladki. Jest komoda. Jest ocet. Jesteśmy ocet. Nie, nie, nie. Chyba nie otworzysz tego, wiesz? Nie da rady. W sensie, no, nie wiem po co nawet. Chyba... Nie ma takiej przyczyny. Tylko, że ja się tu nie wywalił. A naprzeciwko co jest? Naprzeciwko mamy kolejne biuro. O, albo taki pseł tutaj już zowa. Coś się zaczyna dziać. Mamy rozwalający się regał z kompotem. Kolejnym. Nie wiem, co to było, a tutaj? Full value pigs. Zobacz. Full value pigs. Valuation report. O, to trzeba będzie... Farm batch. Company name, Milishevy Batch, Slaughterhouse, no. Delivered by... Waldemar, nie powiem, jakie nazwisko. Czy zbadaj, czy... Opportunity cost... Ej, szalisz? Ty, to jest strasznie oni, dużo... No. Wiesz, co oni robią? To była ubojnia. To była wycena. No. Jakby. To jest cały. To jest jakiś taki kosztorys związany z ubojem. Ile pieniążków i ile kosztów pochłonie i jakie pieniążki przyniesie ubój świń. Jakiś taki raport dla jakiejś firmy. Tak, tak, ile na przykład na ile musisz ten. Typowy kosztorys, na ile na przykład musisz świnie utuczyć, żeby ci przyniosła zysk w czasie. Ale wiesz, zobacz, ja wiem. Musisz ją ubić w odpowiednim momencie. Zobacz, znalazłem artefakt. Zobaczcie to. Mamy obraz kurczątka. Przerażające. Tak, w świniarni. Ciekawe, czy w kurczakarni jest obraz świniątka. Ty, dziwna sprawa. Tu mamy, słuchajcie, zobaczcie, mamy jakąś szafkę, mamy kolejną szafkę, one są puste, więc nie ma co z nich zaglądać. Natomiast tu mamy w ogóle wersalkę, ej. Dziwna sprawa, czy ktoś tutaj sypiał. Trzeba już niestety powybijane za oknem, jeszcze możecie zobaczyć, co tam nas czeka. Bo to jest tego sporo. Na świecie, to jest dopiero relik. Patrz, ale jakie w ogóle logo stare. No, Włocław. Czajcie, tu jest ten ketchup. Wygląda jak tawot. Ja też dostałem jakiegoś ataku kaszlu, nie? Nie wiem, o co chodzi. Ty, tu nie jest Pewex? Nie, myślałem, że to reklamówka z Pewexu, ty. Ale to nie jest reklamówka z Pewexu.
Tu co mamy? A, jakieś pustki. To jeszcze jest dziwne urządzenie, nie? To jest chyba wieko. Mieliśmy tam nosić maski, wiesz? No właśnie, ja... No, nie wiem, czy mamy teraz ten kaszel, a ten... Patrz, Big Dutchman. Patrzcie, zobaczcie, tu mamy jakieś biuro. W sensie do... No właśnie, idę zobaczyć to wszystko. Jaki relikt! Jaki stary dziurkacz, ale jaki, jaki kozak! Nie działa już oczywiście, ten zawiały, ale zobacz to. Spójrz na... Spójrzcie na... Zszywacz i dziurkacz, ale jakie? Oldschoolowe, nie? Jaki oldschool. Mordo, tu mam twój rodowód. Tak? Mhm. Numer ucha. Numer wpisu. Kara z Wronia. Numer ucha. Dom z Niemiec. Dora z Wronia. Aneks z Wronia. Ty, co to w ogóle znaczy? Ja się nie znam. Rodowód? A to jest rodowód świn? Myślałem, że świn. No tak. Mogą mieć. Patrzcie, mamy 2005 rok. Co mnie w ogóle fascynuje, że tyle lat w sumie... Ile to jest? Który mamy rok? Ej, to jest raport świni, naprawdę. No, rodowód. Genotyp stresu. NN, niewrażliwy. Rozumiecie to, że świnie, w świniarni, w ubojni. No tu gdzieś było ubojnie też, tak? Genotyp stresu. Czy tutaj to było hodowla? W każdym razie te świnie w hodowli mniej się stresowały niż ludzie dzisiaj. No, ja się to jest piękno ustroju socjalistycznego. I teraz powiedzcie mi, że nie chcecie z powrotem komuny. Patrzcie, mamy taką fajną tą. Ceratkę jeszcze. Jak w domach takich wiejskich. Tu na ziemi jeszcze jest jakaś solniczka i takie pierdołki. I co mamy w szafie? No nic. Jaki widelec w ogóle mały ty. Ktoś miał wąskie uzębienie. Nie, tutaj nic nie ma, super. Pamiętaj, że na pchu i kleszcze wybierz Frontline. Dobrze ci radzimy. Jakie reklamy jakieś były agresywne, nie? No, dobrze ci... Faktycznie. Ale zobacz tu są jakieś nalepki w ogóle. Ja nie kumam. Tutaj tak, albo tutaj zobacz. Nie, no tutaj jest wszystko jeszcze jasne. Wszyscy żyją z gospodarza. Cetiś próbował życia. Ty, no nie wiem. Dziwi mnie, że takie nalepki są jeszcze, wiesz, tutaj jakby takie dziecięce. Takie co mamy? To jest Grof Państwa Miasta. Warchlaki. 3 do 4 miesięcy. No i fajne. Bardzo fajne. Co tu jest? Ja nie wiem, czy to bezpiecznie, żeby to będzie bez masek. Znaczy, no jest dużo takich właśnie, słuchaj, jakichś chemicznych rzeczy. Mamy stary telefon. Masz maskę w samochodzie? Nie. Tu jest pełno takiej dokumentacji, ale zobacz, jaka skrzyneczka w ogóle. Oldschoolowa. Na próbki jakieś. No. Na jakieś ampułki, fiolki, na jakiś sprzęt. Słuchajcie, wiecie co, my nie będziemy to za długo w tym przestrzeniu, bo to jest jakiś toksan. Roczne obliczenia wydajności krów 1965-1967. Patrz, co tu leży, ej. Ale może nie. To jest chyba nowo test. No, to jest tylko do jakichś też próbek albo coś takiego, nie? To są w ogóle takie jakby rzeczy. Znaczy puste są te, nie? Te wiesz. Wiesz, tu jest straszny przekrój, nie? Tych rzeczy, bo masz takie na przykład rzeczy, które się pojawiają. O, 98 z jednej strony, a z drugiej strony masz tutaj jakieś dokumenty z 67. Więc to jest wszystko i nic, oni technicznie zrobili. Nie radzę, nie. Zobacz, dokumentacja techniczno-ruchowa. Jo, przenośnik ślimakowy. Czaję przenośnik ślimakowy, mam w chacie jeden. No? To jest urządzenie do przenoszenia ślimaku? Tak. Głupie, bo one są kogo. Kłamałem, pełzają. Jak to powiedział Aras, słuchaj, to... Tak, to jest kolejna rozdzielnia. Nie, jak to powiedział Aras, komputery przejmą władzę nad światem, nie? Nie wiem, co to jest, ale wygląda jak jakaś rozdzielnia, ewidentnie. Przepraszam, płyta główna się panu zalęgła. Trzeba powiedzieć o płycania. I tu w prawo. Kolejne pomieszczonko. O, destroy, słuchajcie, tak szybko przejdziemy sobie tutaj. Mamy jakieś dziwne rzeczy.
Mamy fotel, ale mamy też jakieś tutaj kombinacje alpejskie w stylu. Coś na tym stole się działo dziwnego. Zobacz, tutaj mamy... To było pite. Co to jest? No to było pite, ale co? Nie wiem, co to jest w ogóle. Jak widzę takie coś z takim czymś, z takiego czegoś. Nie, widzę takie coś, z czaisz... Jeju. Mi do tego kazali siusiać, bo mi nie wierzyli, że nie paliłem. Kto ci kazał? Co to za ten? Co to jest? Nie wiem. Nie wiem. Pierwszy. Nie wiem. No i mamy sobie jeszcze kolejne postrzeżenie. Jo, otwórz. Nie, dobra, lecimy dalej. Co tu mamy za tymi drzwiami? Patrz. W ogóle w każdym pomieszczeniu, na samym środku jest stół. Tutaj w ogóle chyba jest Biblia Gutenberga, ale to jest w ogóle ty. To jest... To przyrosło do tego. Przyrosło do stołu. To jest lutowa mydelniczka. Tu są, zobacz, jakieś dziwne rzeczy, nawet nie chcę tego dotykać. Nie, ale patrz na to w ogóle, są jakieś... jakby z krwią takie te, nie? Gaziki. No ale zobacz, ile tu tego jest. Kurwa, ty. Nie dotykaj tego. Co to było? Patrz. Tu jest w wodzie coś. No. Tu jest woda w tym, a w tej wodzie jest jeszcze coś. Nie wiem, czy my nie robimy, kurde, jakieś głupoty. To jest było zamknięte oryginalnie. To jest tak zamknięte firmowo. Mhm. To jest, nie wiem, jakaś sonda, jakiś czujnik do czegoś? To jest w ogóle może jakiś, nie wiem, a to nie ma jakichś leków w środku po prostu? Nie wiem. Może? Hej, jak ktoś się zna na tym, na... Na świniach? Na świniach, to niech napisze, co to jest, bo to wygląda, to jest zamknięte, zobacz, firmowo. Jakby ktoś najpierw to nalał, a później to jest zasklepione, tak wiesz, na stałe. Partia A, partia artykuł coś tam, 152. Kolejna partia, oprócz PHP. No dobra. Było to kiedyś skrzynia, było partia inna. No. Nawet skrzynia, rozumiesz? Ale coraz dziwnie się tutaj czuję, powiem ci. Pełno jakiś toksyn dziwnych leży, jakichś gazików. Skręćmy tu. O, patrz, kolejny magazyn jakiś jest tutaj. Mam filię. Co to jest? To jest od silikonu. Ale to są jakieś takie rzeczy, jakieś chyba... uszczelki. To jest chyba od gwoździ. Wydaje mi się, że powinniśmy tu wchodzić w maskę. No ja też mam takie wrażenie coraz bardziej. Mamy jakieś zlewy i mamy, zobacz, jakaś skrzynka tutaj jest jeszcze. Ale pełno takiego białego proszku jest, nie? Nie wiem, czy to nie jest jakieś waszno, czy coś. Wydaje mi się, że to jest po prostu tynk ze ścian, który odpadł. A bez kitu. Patrz, w ogóle ta kolejna skrzyna z jakimś dziwnym napisem. To po rusku coś pisze. Jest napisane. Po rusku jest napisane. Ale nie umiem do góry nogami czytać ruskiego. Nie dość, że w ogóle jest po rusku, też jest do góry Wyobraźcie nogami. Wyobraźcie sobie tezę matematyczną napisaną po niemiecku, ale cyrylicą do góry nogami. To jest coś takiego właśnie. Czekaj, tu byliśmy? Nie, tu nie byliśmy. Mamy kolejne przewody. W ogóle... Telefon! Mało kto wie, ale tak kiedyś wyglądały telefony. Tak? Halo? Z wodociągu. Zapłaćcie w końcu za wodę, nie? Oldschoolowa, patrzcie, oldschoolowa taka szafka. Mieliśmy kiedyś w domu taki stół z taką... stół z powoływanym nie ma. Ale z takim blatem, wiesz? A. W takich kolorach. Tam nic w środku chyba raczej nie ma, nie? Ciężko się ubierało. No tutaj, słuchajcie, kolejna pusta szafka. Ej, wiesz, co mi się marzy? Pójść kiedyś na urbex w takie miejsce i posprzątać. Poukładać wszystkie meble, tak jakby tutaj normalnie wszystko się... Możemy zacząć od tego, nie? Zobacz to. Tu są jakieś igły. Chyba też nie dotykaj, kurde. Tak, to jest igła, no. Jest. Ona jest taka szeroka, czyli najprawdopodobniej do upuszczania krwi. Weź i... Jak ja widzę igły, słyszę upuszczanie, to już mnie po prostu, wiesz... Zmoczyłem się znowu. Ty, poczekaj, coś tutaj jest napisane? Nie wiem. Z tej strony. To jest instrukcja do opryskiwacza tutaj. Ty, będę musiał to odwrócić, bo tutaj nie wiem, co jest napisane, ale nie wiem co. No dobra, słuchajcie, zbliżamy się do końca tego budynku. Pójdziemy najpierw tym razem w lewo, bo tak.
O, mamy w końcu w innym kolorze okienka. No i tutaj kolejny magazyn. Ty tu w ogóle chyba te cały ten budynek był takim jakby magazynem jakiś, nie? Rzeczy. Bo wyobraź sobie, że z hodowlą zwierząt jest jak z uprawą grzybów. Najgorsze, co ci się może trafić, to jest choroba. No tak. No. I dlatego nie mają tutaj tyle leków. Poza tym antybiotyki, bo na pewno wstrzykiwali świniom antybiotyki. Lata 90. to była niekontrolowana przecież produkcja mięsa, to tam wszystko się mogło dziać. Ja po prostu nie chcę tutaj wejść w jakiś, wiesz, właśnie na jakąś strzykawkę albo coś takiego, nie? Bo jeszcze się przeistoczę w jakąś świnię, a najgorzej jak w dzika. Jo, czajesz jak w Spider-Manie. Nadziewasz się na taką strzykawkę i zamieniasz się w... O, w mordę. Nie widziałeś tego. O, w mordę. Słuchajcie, jak do tej pory robiło na mnie ogromne wrażenie, to co znajdowaliśmy, jeżeli chodzi o dokumentację. Natomiast tutaj jest tyle dragów, że my tutaj z Adrianem zostaniemy do jutra. No co ty? Toż na pewno coś z tego zrobisz. Ty byłeś długo na studiach. Jo, do wieczora wystarczy. Masakra. Ja nie wiem, spróbuj, weź coś może, weź. A weź coś spróbuj, weź. Czekaj. Ja pieprzę, ty. Monsun CL. Monsun CL brzmi jak naprawdę nie kolusin tu jesteś. Monsun CL. Patrzcie, ile tego. To są właśnie jakieś... Słuchajcie, to są chyba właśnie jakieś antybiotyki albo coś takiego. Docelowe gatunki zwierząt. Koń, bydło, owca, świnia, pies, kot. Penicylina tu jest. I policja. Ty, patrz jeszcze tutaj, co mamy. Zobaczcie. Ktoś tutaj grał w butelkę. Od stołu. Nie. I to mnie zainteresowało. Wyglądała jak taka menażka. Patrz, tu otwiera. Zobacz, to też jest krew. Nie, ja tego nie dotykam. To jest to samo, co wtedy, nie? Ale weź to zostaw. I tu jest też krew. Jezus, to jest krew. Tu była krew na 100%. To jest zeschnięta stara krew. Prawdopodobnie świńska. Nie, nie chcę tego. Tu co jest? Strzykawka pewnie. To jest w ogóle włókno szklane. W sensie to jest tak jak wata szklana, to włókno tutaj. To tutaj. Nie wiem, słuchaj, ja powiem wam jedno. Ogólnie beka beką, ale to jest jakoś dziwnie poważnie, bo raz, że jesteśmy bez masek. Ej, Kuba! Co to jest? O, w mordę. To są same strzykawki? To są same igły, no. I wrogu też w kącie. Nie wiem, słuchajcie. Bo oni wstrzykiwali tą penicylinę i te leki pewnie świnią po prostu, nie? Patrzcie tu. Ja wam powiem tak. Nienawidzę takich rzeczy. Po prostu jestem... No chyba nikt nie lubi igieł, nie? Ale tutaj jest w ogóle dziwnie, bo dlatego, że jest pełno jakiś toksyn, chemikali. Patrz, to jest magazyn zużytych tkanin. Na bank. Mhm. Dobra, wychodzimy w ogóle stąd. Podejrzewam, że to będzie jakby pierwszy odcinek. Trochę taki poważny, no ale musicie nam wybaczyć, bo faktycznie tutaj Adrian ma rację. Dobrze by było, żebyśmy mieli jakieś maski, słuchajcie, bo no nie wiem, co się unosi tutaj w powietrzu, nie? A najbardziej mówię, najbardziej mnie przerażało to, żebyśmy mogli na coś nadepnąć. Wiesz, nawet jeżeli to jest tylko ten, kto i tak może dostać pelicę albo inne dziadostwo, nie? No, ale tam mamy penicylinę. Jo. I słuchajcie, pamiętajcie o naszym konkursie. Jaka to miseczka? Wyjdziemy sobie głównymi drzwiami, innymi niż wyszliśmy i zaraz wchodzimy, słuchajcie, do kolejnego budynku. A jak on wyglądał z zewnątrz? Tutaj mamy jeszcze coś, zobacz. Mamy telewizor. Lodóweczka? Nie, to jest telewizor. To leciało ze komuny w telewizorze. Tak. Ścieki. A na drzewach... Nie, nie mogę. Nie mogę, YouTube nas skanceluje, tak? Za to. A. Nie, no dobra, powiem to. Nie, nie mogę, YouTube nas skanceluje. Dobrze. A w telewizorze zamiast liści... Będą sami zajebiści. Oglądajcie nas i zasubskrybujcie ten kanał. Yo. Dobra, słuchajcie, idziemy po śmierć. Czy tu będą jakieś dzikie zwierzęta, dzikie świnki? Halo? Tak sobie tylko zobaczymy, weszliśmy, słuchajcie, do piwnic jeszcze zobaczyć. Tu mamy jakieś puste pomieszczenie, tupa. To są takie piwnice, no faktycznie piwnice, bo
jakiś tutaj, słuchajcie, był chyba piec czy coś. Tutaj mamy takie drzwi PRJM Tor, nie wiem co to znaczy. A tam coś jest jeszcze? Chyba nie, nie? Czy ktoś tam jest? Nie, już nikogo nie ma. Wszyscy się wyprowadzili. Wszyscy już ten, poszli już do domu, wiesz? Patrzcie jak to wygląda. Kurczę, ale wcześniej wychodzili gdzieś tam po 89. Ty, o, mam jakąś tablicę w końcu rozdzielczą. O, tutaj. Nie. Ale tak, z jednej strony... Co tu mamy? Jakieś... Tak, tak, ale też nie, nie. Rury, okno. Tu zobacz, poobcinali już, nie? Pozabierali. Wygląda to jak wystający ten... coś. Piwnice, jak tu piwnice, przeważnie są puste. Coś tam dalej widać? Chyba nie, nic nie ma, nie? Tutaj. Nic tu nie ma. No. Pusto. Dobra. Jakaś, w sensie... No, coś takiego. Dobra, słuchajcie, nie będziemy tutaj tracić czasu, lecimy po prostu dalej zobaczyć, jak się tutaj da wyjść, bo nie wiem, czy się da wyjść. Nie da się. Siemanko, witajcie ponownie, słuchajcie, lecimy teraz do kolejnego budynku, który, nie wiem, który to będzie, ale chyba tam dalej. Ale piękna fura, zobacz to. Faktycznie. Właśnie przejechała, zajebista. Hej, 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 tylko 6 koła. Oddam ręce. Korzystając z zasięgów. Patrz co tu mamy. Nic nie mamy. Pustkie. No dobra, patrzcie, tu wygląda bez kitu jak kolejna mapa do Counter-Strike'a. Mamy taki budynek kolejny jakiś biurowy. Tak mi się kojarzy. O, tutaj trzeba uważać, patrzcie, zobaczcie co tu się dzieje. Tutaj można naprawdę wpaść. To można przede wszystkim wejść. Znaczy wiesz, no... Co tam jest? Coś dalej? Nie, wiesz co, to jest tylko taka studnia. Mhm. Ale ona była przykryta tutaj, jak widzicie, tym czymś. Bardzo bezpieczne. No i mamy, patrzcie, kolejny budynek. Był tu Michał. Pozdrowienia dla Michała. Proszę zasubskrybować nasz kanał, przelać pieniążki. A my wchodzimy. Co tu się dzieje? Na lewo. Mamy kibel. Znaczy toaletę. Tutaj zobacz, tutaj jeszcze został boiler, z którego patrzę i tutaj został boiler, który pokazuje mi język. Mamy jeszcze jakiś zlew. W zlewie mam nadzieję, że nie będzie żadnych dziwnych rzeczy typu igły albo jakieś takie rzeczy. Ale tutaj już cała ta armatura po prostu stąd wyjechała i ktoś to sobie wieszał, może gacie albo coś takiego. No mamy kramelki i tak dalej. Także to, aha, to po prostu była... Słuchajcie, to po prostu była... No coś mi łapie za nowe. To po prostu była taka... Szapnia myjnia, no. A tu? Jezu. Kolejna, tak, kolejna szatnia. Z kiblem. No dobra, słuchajcie, tutaj nie ma nic ciekawego. Wszystko wyjechało. Ale tam w lewo można było wejść, wiesz? Zostały jeszcze jakieś ciuchy, ale ja nie wiem po prostu, czy tu po prostu bezdomni nie przebywają, wiesz? Co? Czy bezdomni tu nie przebywają? Na przykład ty. Ty jesteś taki praktycznie bezdomny trochę, nie? Praktycznie tak. No i co my tu mamy? Spójrzmy, moi drodzy. Mamy kolejne szafki. Czy one są pełne, czy puste? Są puste, słuchajcie, nic z tego nie ma. Jo, ale zobacz tu się wydarzyło. Poprotka wyrosła. Wspaniała. Nie? Wspaniała natura. Szafki, słuchajcie, są puste. No i tutaj, kurde, było jakaś też kanaliza, czy coś takiego. No tak, no bo skoro tu była myjnia, czy tam szatnia, nie wiem, w której się pracownicy mogli ogarnąć po pracy. I tutaj mamy kolejne zlewy. O. Ty, ale chłopie, mówię ci poważnie, nie? Ja tutaj, słuchajcie, byłem jakiś czas temu i tutaj nie ma połowy rzeczy już. Praktycznie, może faktycznie ktoś to, słuchaj, wykupił i ogarnia ten temat, bo... No bo wszystko jest, słuchajcie, każde pomieszczenie jest praktycznie puste. Tak jak sobie tutaj przechodzimy, to nic takiego...
Nie znajduję, ale... Jej, 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 jej. Show must go on. Patrz, tu są te twoje par. Ale nie piszczą. No. To są te dla tych. Fajnie tak cykają. No, ja też się cykam. Takie tam kafaleczki. Pusto, nie? Da się tędy wyjść? Da się tędy wyjść? Tędy nie. Dobrze, czekaj. Wow. No i da się. Bardzo dobrze. Ogarnęliśmy temat. Yeah, yeah, yeah.